wiele osób do mnie pisze i pyta, jaki jest prawdziwy pomysł Fundacji Fryska. Jest on opisany w pierwszym rozdziale programu. Polecamy wszystkim lekturę tego programu. Czy według Was lepiej w tej Unii nie być, czy lepiej być, czy zmieniliście swoje... My się określamy pozytywnie. Jesteśmy koalicją propolską, jesteśmy partią, która broni interesów Polaków. W ten sposób się określamy. No. Odpowiedź nie wprost, to jest także odpowiedź. Określamy się pozytywnie poprzez ideały i interesy, których bronimy w polityce. Nie, jesteśmy pragmatyczni, pani redaktor. Jeżeli Unia Europejska w jakiejś sprawie robi coś niekorzystnego, to my jesteśmy temu przeciwni. Jeżeli są jakieś korzyści z integracji europejskiej, to trzeba je w 110% wyciągać. Tylko on mówi jedno, czegoś Brown mówi drugie. Inni liderzy, Janusz Korwin-Mikke, wprost powiedział, że on wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej. Jaka jest prawdziwa konfederacja? Wszyscy mówimy, pani redaktor, to samo. Jest to opisane w tym programie politycznym. Pozytywnie ustosunkowujemy się, pani redaktor, do polskich interesów. Nie do Unii Europejskiej, do polskich interesów. Unia Europejska poszła w złą stronę i to jest oczywiste już w tej chwili, myślę, że dla wszystkich Polaków, że te obietnice, które były składane w trakcie referendum akcesyjnego, one zostały złamane. Zawęża nam się możliwość podróżowania swobodnego, zawęża nam się możliwość budowania tanich domów, zawęża nam się możliwość konkurowania na rynku europejskim. Tam, gdzie polska branża transportowa odniosła sukces, tam Unia Europejska wjechała z paktem mobilności po to, żeby ograniczyć konkurencyjność polskich firm. Była obiecana jednakowy standard konkurencji w rolnictwie i nagle Unia Europejska burzy w ogóle reguły wspólnego rynku, otwierając, zresztą przy poklasku PiS-u, Platformy, Lewicy i PSL, otwierając granice dla płodów rolnych z Ukrainy, które nie spełniają tego samego standardu i nie mają tych samych kosztów. Tu jest cała masa rzeczy, które należy skrytykować i które my będziemy krytykować. I my się nie boimy krytykować. Natomiast jeżeli pani chce z nas zrobić ludzi, którzy są zafiksowani na walce z Unią Europejską, a nie z patologiami, które są w Unii Europejskiej, to my takimi ludźmi nie jesteśmy, bo jesteśmy realistami politycznymi i zawsze nimi byliśmy. Grzegorz Braun chyba realistą nie jest, bo mówi, że to dzieło szatana. Rozumiem, że pan nie uważa, że Unia Europejska to dzieło szatana. Pani redaktor, tezy z zakresu teologii i duchowości nie wchodzą do naszego programu politycznego. Każdy lider Konfederacji, my się kierujemy zasadą swobody wypowiedzi, ale ja nie mam problemu z tym, że któryś z liderów Konfederacji wypowiada swoje opinie. Pani redaktor ma z tym problem? Mam problem z tym, że... Proszę je uczciwie zrelacjonować i tyle. To ja muszę wiedzieć jako wyborca uczciwie, co ona zrobi po wyborach. Pani redaktor, co będzie w przyszłości, to przyszłość pokaże. Mam przetek kampanii, że chowacie hasło dotyczące... Niczego nie chowamy. ...restrykcji w sprawie aborcji. Niczego nie chowamy. Nie pan ręce, nie pamiętam, że był za tym, żeby 10 karać po 10-letnim więzieniu za dokonanie aborcji, nawet wtedy, kiedy groziło śmierć z powodu ciąży. Nieprawda to jest. Całkowita nieprawda. Proszę nie kłamać. Jest piątka Mencena, zapytam go wprost, potwierdził, że trzeba karać kobiety. Mam nagranie, więc ja to mogę jeszcze raz... Ale co pani za bzdury opowiada na temat ryzyka śmierci? Wszyscy jesteśmy za tym, żeby chronić życie i mamy, i dziecka, i żeby ochrona zdrowia robiła swoją robotę. Proszę wykonywać swoją pracę jako dziennikarz, czyli informować uczciwie, a nie dezinformować. Bardzo słusznie, proszę to robić, oczywiście. Okej, no to nie, pani skłamała, sugerując. Miał absolutnie hasło. Restrykcje dotyczące aborcji, karanie kobiet 10-letnim więzieniem za dokonanie aborcji. Pytałam go, czy podtrzymuje, powiedział, że na początku nie pamięta, a na koniec powiedział, że trzeba karać. Cieszę się, że skorygowała pani swój punkt widzenia i pominęła fałszywą sugestię o braku ochrony życia kobiet. Więc ja pytam, dziękuję za skorygowanie swojego stanowiska. Za to, żeby karać kobiety. Nie, że teraz chowacie te hasła, które były na waszych sztandarach, bo to jest nieuczciwe wobec porcji. To jest po jakie są prawdziwe poglądy? Jesteśmy absolutnie uczciwi wobec wyborców. Konfederacja... Już pani odpowiadam. Jesteśmy absolutnie uczciwi wobec wyborców. Konfederacja nigdy nie przedstawiła projektu ustawy zawierającego takie rozwiązania. Tak, indywidualnie liderzy mogą mieć swoje poglądy, natomiast jako Konfederacja nigdy nie przedstawialiśmy takiego projektu rozwiązania ustawowego. I wydaje mi się, że takiego zamiaru nie mamy. Jako przewodniczący koła deklaruję, że takiego zamiaru nie mamy. Natomiast oczywiście jesteśmy za ochroną życia nienarodzonego, tak? Jesteśmy pro-life. To jest normalne, żeby respektować prawa człowieka w odniesieniu do każdej istoty ludzkiej. Natomiast takiego projektu ustawowego, jaki pani sugerowała, albo w pierwszej swojej wypowiedzi, z której się pani wycofała, albo w tej drugiej, nie przedstawialiśmy. Wszystko jest nagrane, więc ja to i tak będę. Widzowie ocenią. Proszę uczciwie relacjonować.